O, dawno cię tu nie było u nas na wsi. Tak, tyle siedzę w tej Warszawie. Chciałam się spotkać w końcu z rodzicami face to face. Że jak? Face to face, to znaczy twarzą w twarz. A, aha. Fajny ma pan outfit, taki oldschoolowy. Że to mam jakie, że co? Outfit, przepraszam, to znaczy strój. A, no tak już chyba z 10 lat marzę w tym outficie, tak sobie myślę, co będę tego outfita zmieniał, taki ciepły i wygodny, nie? A to drugie, to co powiedziałeś, że oldschoolowy? Oldschoolowy, to znaczy taki starodawny. Aha. Ale to jest chillout. W sensie, że śmierdzi? Nie, chillout, to znaczy tak spokojnie, jest taki luz. Jakby pan znał angielski, to pan wiedział, o czym mówię. No nie, no angielskiego to nie znam, ale znam się na czym innym, na przykład wiem, ile trzeba sypnąć nawozu, żeby rzepak dobrze rósł, albo co zrobić, jak ma krowa zapalenie wymion. No tak, no. Ja się na tym nie znam. No. Kurde, ja tu pamiętam, jak po wsi taka mała jeździłaś na rowerku, taka byłaś. A teraz to pannica wyrosła, kurde, taka zgrabna. A dziękuję. To dlatego, że codziennie uprawiam jogging. A z kim uprawiasz, jeśli można wiedzieć? W sumie to tak z kim popadnie. Dziękuję bardzo, muszę już lecieć. Do widzenia. Do widzenia. Ale zboczone dziewuszysko. Jezus Maria. Halo, Kryśka? Tak, żeśmy myśleli. Córka Matysiaków w Warszawie w burdelu pracuje. Co tu się dzieje z tym światem? Warto znać języki, dlatego chcemy pokazać Ci, w jaki sposób można uczyć się ich poprzez zabawę. Kliknij teraz w link w opisie i weź udział w naszym bezpłatnym 7-dniowym wyzwaniu językowym, dzięki któremu dowiesz się, że nauka języków może być przyjemna, zabawna i pożyteczna jednocześnie.